Siemanko, Manko, ja jestem Lucek, to jest Geta Online. Dzisiaj opowiem o nowym update'cie, co my w nim właściwie mamy, ale też poruszę temat wszystkich tych update'ów, samochodów i w ogóle tych spraw związanych z GTA, Więc rozsiądźcie się wygodnie, bo będzie to naprawdę ciekawe wideo. Więc zacznijmy od w ogóle tego update'u. Co my tutaj mamy? Mamy 13 nowych samochodów. Moim zdaniem najciekawsze samochody to są te takie hardkorowo offroadowe, No zajebiście w nich wygląda zawieszenie. Super się nimi jeździ po offroadzie. E, bardzo mi się podobają z wyglądu. Może ten pierwszy bardzo mi się podoba, bardziej mi się podoba z wyglądu niż ten drugi. Chociaż który to jest drugi, który to jest pierwszy. no... Powiedzmy, że ten taki z, z mniejszym tyłem jest ciekawszy dla mnie. O, może tak. Na pewno będziecie wiedzieli, o którego chodzi. Więc mamy te dwa samochody. Reszta to są rajdówki. Dwie rajdówki. Są dwa motocykle. Są też trzy nowe super samochody, ekstremalnie drogie. No i właśnie, i tutaj przychodzi mi na myśl jedna sprawa. Tak troszeczkę poszedłem po rozum do głowy i się zastanowiłem: czy jeśli nie byłbym youtuberem, nie chciałbym nagrywać tuningów z tych samochodów, to czy kupiłbym te samochody, wydawał na nie kasę? Bo nie oszukujmy się, ja nie mam tyle czasu, żeby siedzieć w GTA non-stop i robić paczki czy napady, żeby zrobić sobie kasę na te wszystkie samochody. Po prostu kupuję karty, szarki. I wydaję na to pieniądze, żeby zrobić dla Was te filmiki. Ale nie o to chodzi, nie chodzi o to, że ja się żalę. Nie, nie, broń Boże. Ja lubię to robić i gdybym tego nie lubił robić, to bym tego nie robił, ale ponieważ mi to sprawia przyjemność, nagrywanie filmików dla Was sprawia mi przyjemność, no to je nagrywam. I chcę mieć z czego nagrywać, dlatego kupuję te samochody i je mam. Ale wiecie co? Żeby kupić te samochody, muszę najpierw sprzedać jakieś, bo ja mam pełne garaże. I muszę sprzedać te samochody, które lubię, które już wcześniej kupiłem i na które też bardzo dużo kasy właśnie wydałem. I zadałem sobie pytanie: czy jeśli nie byłbym youtuberem, to czy rzeczywiście kupowałbym wszystkie nowe samochody, jakie by tylko wyszły do GTA? I odpowiedź brzmi nie. Dlatego, że ja na przykład bardzo lubię Rapida GT. Uwielbiam nim jeździć. Świetnie trzyma się drogi. Jest to bardzo szybki samochód. Słuchajcie, kupując nowe samochody, myślimy sobie tak. O kurczę, jest to nowy samochód, no to musi być on strasznie szybki. Kosztuje 2 miliony 700 dolarów, albo kosztuje 1000, albo kosztuje 1 999 dolarów, albo kosztuje 2 miliony 400 tysięcy dolarów. No kurczę, te samochody muszą być naprawdę dobre. Czym one się wyróżniają od tych pozostałych? Okazuje się, że niczym. Są oczywiście bardzo szybkie, Wyglądają futurystycznie niekiedy, wyglądają na takie bardzo szybkie wozy i wyróżniają się wśród innych, ale tak naprawdę. E... Jeśli mielibyśmy dojechać z jednego celu do drugiego, zrobimy to każdym innym samochodem w tym samym dokładnie czasie, co i super samochodem, co sportowym samochodem, a nawet takim samochodem, którego gdzieś tam na ulicy sobie znajdziemy. Jeśli będziemy jeździć dobrze, nauczymy się jeździć, to i tym sportowym, tańszym samochodem również dojedziemy do celu szybciej, jak na przykład takim Rapidem. Nie wiem, ile on kosztuje, ale chyba nieco ponad 100 tysięcy. Rapid GT naprawdę daje sobie radę. Nie musi to być Rapid GT ale inny samochód, Dinka Chester, jakikolwiek, jaki przyjdzie Wam do głowy, który jest od początku w grze. Oczywiście grając w GTA chcemy cały czas mieć jakieś aktualizacje, jakieś urozmaicenie w rozgrywce. Tutaj przychodzi właśnie fajny update, więcej zbrodni i finansów, gdzie możemy naprawdę pokaźne sumy pieniędzy zarabiać nie tylko grając w napady. I to jest bardzo wartościowa sprawa. I to mi się podoba. Natomiast cała ta otoczka z samochodami, no, wy jako gracze musicie się zastanowić, czy rzeczywiście każdy samochód jest wam potrzebny, czy tylko wybrać te najlepsze, najfajniejsze, które rzeczywiście wam się podobają i je dopiero kupić. Ja naprawdę mogę wam polecić jakiś tam samochód pod względem prowadzenia, czy tego, czy mi się po prostu podoba, bo ja robiąc te tunigi, przeważnie oceniam te samochody. Po swojemu, jakoś tam staram się je nie wiem, pokatalogować, porównać do innych, żebyście mieli też odniesienie, jaki ten samochód jest. I te najciekawsze samochody w GTA moim zdaniem to są te nie te najszybsze, nie te super, nie te e, najdroższe, tylko właśnie najciekawsze samochody to są te niedrogie. Te, powiedzmy, że za, za 600-800 tysięcy, które tak naprawdę w tym samym czasie dojadą do celu, co i super samochody. A jak już dojadą wolniej, to gdzieś tam na autostradzie, gdzie trzeba naprawdę daleko dojechać. No ale jeśli mamy gdzieś naprawdę daleko dojechać, to bierzemy sobie przecież śmigłowiec i tam dolatujemy, a samochody używamy do dojazdu gdzieś tam po mieście czy coś. A i tak wiemy, że super samochody przeważnie są użyteczne tylko na drogach. I to też nie zawsze, bo jak są jakieś wyboje, no to przecież potrafi nas wywalić dupą do przodu, co jest wkurzające. Także każdy z Was musi się zastanowić teraz, usiąść i pomyśleć, czy chce kupić te wszystkie nowe samochody, przetestować jeden po drugim, a zarabiać kasę na siłę, żeby tylko je mieć. Słuchajcie, chyba nie tędy droga. Zastanówcie się. Rockstar oczywiście chce zarobić na nas kasę. To jest oczywista sprawa każdy chce zarobić kasę. Ale my musimy, my musimy robić zakupy z głową i musimy wiedzieć, czego chcemy. Czy chcemy super samochodów bardzo drogich, które yy, praktycznie pod względem osiągami, osiągów niewiele się różnią. No, są szybsze w jakimś tam małym stopniu, no ale jeśli jakiś dobry gracz będzie jechał sobie sportowym samochodem, a jakiś taki średni gracz będzie jechał super samochodem, to ten dobry gracz da sobie radę z sportowym samochodem, z tym super samochodem bez problemu. Tak się trochę rozgadałem na temat tych aut. Oczywiście tuningi również dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że Wam się spodobają i że. Zostawicie mnóstwo łapek w górę. Nie, no, zostawicie oczywiście tylko wtedy, kiedy będą Wam się podobały, bo to będzie dla mnie informacja, że Wam się podobają. A jeśli Wam się nie będą podobały, no to też stosownie sobie tam zostawicie łapkę w dół, czy jak chcecie, nie wiem. Wracając do tego update'u, tak trochę się rozgadałem, e, może filozoficznie na temat tego wszystkiego, no warto podejść do tych zakupów z głową, e, warto sobie jakby rozgraniczyć to, co jest nam potrzebne, może w tej grze, a co jest mniej potrzebne, co potrzebujemy, czego mniej potrzebujemy. No. Ja lubię samochody, więc kupuję też, ale gdybym nie robił tych filmików na YouTube'a, na, YouTube na pewno bym nie wydawał aż tyle kasy na to. A teraz, będąc świadomym człowiekiem, bo kiedyś też grałem na przykład w Need for Speed World i też kupowałem praktycznie wszystkie nowe samochody po kolei, a później grę wykasowali i cała kasa poszła się walić. No ale, wracając do GTA, sprawa tutaj wygląda tak. Zostało dodanych sporo nowych wyścigów, które są świetne. Muszę Wam przyznać, że są świetnie wykonane, naprawdę miło się na nich ściga. Są one zrobione w tym, w tym klimacie stanterskim, mapek tworzonych przez innych graczy, które były tworzone do tej pory. Świetnie się po nich, je, po nich jeździ, świetnie się po nich ściga. Nawet ja jadąc je po raz pierwszy w życiu, pierwszy raz, udało mi się je ukończyć, popełniając tam kilka małych błędów. Byłem na drugiej pozycji, ścigając się z. Widzami, z ekipą, którzy kurczę, no bardzo dobrze jeżdżą ogólnie, ale te mapki są mega pokręcone, świetnie się naprawdę po nich jeździ i są mega też szybkie, dynamiczne. Jeździ się różnymi samochodami sportowymi, super samochodami, motocyklami. No, i są zróżnicowane. Taką dodatkową jakby atrakcją w postaci właśnie takich wyścigów są wyścigi, gdzie można za jeden wyścig, chyba nawet cztero- czy 5 minutowy zdobyć 100 tysięcy dolarów. Ale żeby to zdobyć, tą kasę, no to do lobby tego wyścigu musi dołączyć 8 graczy. No, i gracz, który ma zgarnąć całą pulę, musi oczywiście wygrać. I wygrywa tylko jedna osoba. Tylko jedna osoba zgarnia całą pulę. Reszta osób, czyli pozostałe 7, zgarnia dokładnie 0 dolarów. Natomiast każdy musi zapłacić 20 tysięcy, aby dołączyć do takiego wyścigu. Udało mi się prawie wygrać taki wyścig. Byłem na drugiej pozycji. Pod koniec skasował mi jakiś rusek i wygrał on. A ja przegrałem, bo nie chciałem go ramować. Ale i tak udało mi się za pierwszym razem dobrze, dosyć przejechać. Więc tak, powiedziałem o samochodach, powiedziałem o nowych wyścigach. Chyba został dodany jakiś nowy tryb adwersarza. Ale wiecie co, mnie te tryby adwersarza w ogóle nie pociągają. Najciekawsze są te wyścigi i naprawdę polecam je sobie sprawdzić. A i w ogóle ten wyścig, za, gdzie, się, gdzie można wygrać 100 tysięcy dolarów. Ukończyłem w rapidzie GT, którego sobie kupiłem praktycznie na początku grania w GTA online za jakieś tam małe pieniądze. <laughs> Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się na razie, pa. pa.